Hej! Dziś bardzo prosty sposób na pieczywko z mikrofalówki, które wykonacie w 90 sekund. Jesteście gotowi? Startujemy! Potrzebujesz 15 gramów mąki kokosowej, 20, ja tutaj mam przygotowane 30 gramów masła klarowanego już w konsystencji płynnej, podgrzane w mikrofalówce przed chwilą, 15 gramów siemienia lnianego, mielonego, wodę, tutaj mam przygotowane 1/3 szklanki, ale zobaczę ile użyję tej wody, jedno jajko, sól i proszek do pieczenia. Zaczynamy. Najpierw mieszamy składniki. Składniki suche dokładnie mieszam. Teraz dolewam jajo. Olej. Masło klarowane w konsystencji płynnej. Porządek musi być. Wiedzą to wszyscy, którzy ze mną gotowali, prawda? Mąka kokosowa i siemię lniane mają do siebie to, że konsystencja robi się taka mocno gęsta. Dlatego mam przygotowaną wodę. Doleję sobie tutaj odrobinę, a wszystko po to, żeby tylko to dokładnie wymieszać. Dodam jeszcze odrobinę. Mieszam. Widzicie konsystencję? Ok. Teraz przekładam do większego naczynia. Ja tutaj mam już takie przetestowane naczynie. Hop. Pieczywo, które robimy z mąką kokosową i z siemieniem lnianym, ma to do siebie, że jeśli zbyt długo podgrzejemy w mikrofalówce, wtedy staje się takie gumowate. Więc pamiętając o tym, możemy zacząć albo od minutki, ale ja już mam tutaj wypróbowany sposób, że wkładam je na 90 sekund do mikrofalówki. Więc wkładamy. Moje pieczywko już jest w mikrofalówce. Oczywiście nie jest to mój przepis, tak? Nie jest to też jakiś skomplikowany wymysł. Korzystam jak najbardziej z takiej standardowej, ze standardowego pomysłu, nawet już w sumie nie pamiętam skąd. Z któregoś z filmików z zagranicznego YouTube'a. Natomiast jest to tak sprawdzony pomysł. Oczywiście taka standardowa, można powiedzieć, babeczka z kubeczka, jak pamiętacie, jest na zasadzie mąki kokosowej. I rzeczywiście jako babeczka, jeśli dodaję słodkie smaki, sprawdza mi się najlepiej. Natomiast jeśli chcę zrobić kanapki albo zapiekce na przykład, to wtedy łączę mąkę kokosową razem z siemieniem lnianym. No to jest niesamowite połączenie, tak uważam. I za chwilkę sprawdzam, co z moim chlebkiem. Czekajcie. Minęła minutka. O, startuję. Damy mu jeszcze chwilę. Zaraz chlebek będę przekładać na talerz. Odczekam, aż ostygnie i będę robić kanapki.
na swoje śniadanko. Czekamy jeszcze chwilę. Już prawie jest gotowy mój chlebek. Świetnie się sprawdza właśnie jak przestygnie, żeby włożyć go do piekarnika i zapiec z serem i z wędliną, z warzywami. Doskonałe. Mój chlebek jest już gotowy. Teraz muszę go przełożyć. Wiecie co? Damy mu jeszcze trochę czasu. Czasem, w momencie, kiedy dodam więcej wody, konsystencja jest lepsza, gdy mieszam i wtedy mam pewność, że połączyłam doskonale wszystkie składniki. Natomiast muszę dłużej podpiec w mikrofalówce. Ale za chwilę będzie już gotowy. Próbujemy. I mój chlebek mogę już przekładać na talerz. Uwaga, bo jest bardzo gorący. Uwaga, uwaga. Ups. To nic. Przed chwilą połamałam swój chlebek, ale w roli zapiekanek będzie i tak doskonały. Dzięki.